Dzień dobry, Ines Pomorska-Jarząb, Biuro Karier Bliżej Biznesu. Gościem dzisiejszego spotkania jest pan dr Marek Natali, który pełnił funkcję kanclerza w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu przez 23 lata i Wyższej Szkole Bankowej w Opolu przez 15 lat. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie kanclerzu, jaki był najważniejszy moment w pana życiu zawodowym, który miał wpływ na to, kim pan jest? Nie ma najważniejszych momentów, jak wszystko w życiu, i to było przypadkiem. Przypadkiem trafiłem do szkoły bankowej Banku Staropolskiego, którą zakładałem zresztą we Wrocławiu. Zostałem wybrany przez pana profesora Władysława Balickiego z Poznania, który sieć takich szkół zakładał w całej Polsce. Tak się zdarzyło, że ta szkoła cieszyła się ogromną popularnością. Rzeczywiście udawało nam się rekrutować po kilkuset słuchaczy do szkół policjalnych. To był ogromny sukces. A co zdecydowało, że zaangażowałem się całym sobą, było kiedyś takie zdarzenie. Myśmy prowadzili wtedy szkoły policjalne z obszaru bankowości, podatku i rachunkowości. I po wręczeniu dyplomu, po ukończeniu pierwszego rocznika, podeszło do mnie dwóch panów, absolwentów, i powiedzieli: my pochodzimy z Dzierżoniowa, przypomnę, to był rok 94, czyli szalejące bezrobocie, trudności w znalezieniu pracy, zwłaszcza w Polsce powiatowej. I powiedzieli, że gdyby nie ten dyplom, gdyby nie ta szkoła, oni nigdy w życiu w Dzierżoniowie nie znaleźliby pracy. Ja sobie pomyślałem: stary, po 20 paru latach pracy wreszcie zrobiłeś coś sensownego, przynajmniej dla dwóch osób. Bo do tej pory prowadziłeś zajęcia na Akademii Ekonomicznej, ktoś słuchał albo nie słuchał, ktoś z tego coś tam korzystał albo nie korzystał, trudno to było sprawdzić. A teraz nagle okazało się, że zrobiłeś coś namacalnego, chociaż dla dwóch osób, myślę, że dla paru osób więcej. I wtedy poczułem, no chyba ta robota ma sens. No i tak poszło. Jakie kompetencje, cechy powinni posiadać studenci, którzy chcą osiągnąć sukces w biznesie? Myślę, że tak ogólnie nie da się tego wymienić. To zależy od specyfiki zawodu, od specyfiki biznesu, od tego, w co ktoś się chce angażować, na jakim stanowisku. Ale powiem tak, oczywiście no, podstawą jest pewna doza wiedzy. Bez wiedzy trudno funkcjonować. Ja przyznam się, że wiele uczyłem się w trakcie pracy. Miałem na studiach rachunkowość, ale nie powiem, że cokolwiek z tego rozumiałem. Zdałem egzamin, o tak to nazwijmy. Natomiast po paru latach pracy naprawdę wiedziałem, co to jest bilans, jak się go czyta, co to jest rachunek wyników, co jest najważniejsze, co to są koszty przyszłych okresów albo przychody przyszłych okresów, i zacząłem to rozumieć. Pewna doza wiedzy jest niezbędna. Oprócz tego, jak zawsze i wszędzie w życiu, w biznesie, szczęście. Trzeba mieć szczęście. I kolejną cechą, kolejną umiejętnością powinna, moim zdaniem, obojętnie gdzie, być jedna rzecz. Umiejętność pracy z zespołem i w zespole. Nic nie zrobi się samemu. Ta szkoła też nie powstała dzięki mojej pracy. Powstała dzięki pracy ogromnej grupy, na początku małej, później coraz większej grupy ludzi. Przepraszam, że wchodzę w słowo. Ile osób zaczynało z panem współpracę? Pierwsze szkolenia, które prowadziliśmy, to były 3 osoby. No nie powiem, ilu teraz pracuje, bo to jest około 500 osób na uczelni Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Tak, zaczynaliśmy z 3 osobami. Jeden wykładowca z rachunkowości, jedna pani, która prowadziła wszystko, księgowość, rejestrację, słuchaczy i tak dalej, i ja, który to organizowałem. No bo jak państwo wcześniej już powiedziałem, rachunkowości na pewno wtedy nie uczyłem. Później angażowałem do pracy ludzi, których znałem z Akademii Ekonomicznej. Naprzód była to, no była to przede wszystkim grupa znajomych i grupa przyjaciół.
Basia Szczepanik, Stefan Forlicz. Myśmy to wszystko zaczynali. Później dochodziły do nas osoby różne, młode najczęściej, które angażowaliśmy do prac w dziekanacie, w bibliotece, chociaż wtedy to praca w dziekanacie oznaczała jednocześnie obsługę biblioteki, zbieranie pieniędzy od studentów i tak dalej, robiło się wszystko. Jak trzeba było przestawić stoły w sali, to wszyscy szliśmy i przestawialiśmy te stoły. To była grupa kilkunastu osób, ale wspaniałych osób. Osób, które po dzień dzisiejszy są w tej firmie. Osób, które do dzisiaj pracują i osób, które podeszły do tego z jedną fantastyczną rzeczą. Chcemy coś stworzyć. To jest nasza firma, w której chcemy pracować nie na rok, dwa, trzy, tylko na dłużej. No i tak się złożyło, że już zakotwiczyły tutaj 20 parę lat, bo to było wszystko 95, 6 rok jeszcze przed powstaniem Wyższej Szkoły Bankowej w ramach owych szkół policjalnych. Później, ponieważ te szkoły cieszyły się powodzeniem, urodziła się myśl, może stworzymy uczelnię wyższą na wzór Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. I tak powstała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. I wybaczcie Państwo, dwie ostatnie liczby. Zaczynaliśmy z rekrutacją 400 studentów. Teraz mamy łącznie na obu wydziałach blisko 20 tysięcy. To są ci ludzie, którzy pracowali. To jest ich wysiłek, ich pomysły, ich idee. To, że właśnie nie myśleliśmy o tym, nie, o godzinie 15 to się kończy praca. Przecież 8 godzin, tak mówi kodeks pracy. Koło 17 padało czasami pytanie, czy ja dzisiaj mogę wyjść wcześniej. Tak to wyglądało, tak zaczynaliśmy. Po prostu, a więc wróćmy do pytania. Czynniki sukcesu, zespół. Dobrze dobrany zespół, ludzi, którzy idą w tym samym kierunku, gdzie nie ma gry, używajmy sportowego języka na dwa fronty. Że ktoś gra przeciwko drużynie, ktoś chce promować siebie, chce być gwiazdą, nie patrzy na zespół. Nie da się tak, ani w sporcie, ani w biznesie. Myślę, że ważną cechą oprócz umiejętności czy stworzenia zespołu, no bo trudno i szczęścia, bo o tym mówiłem, jest jeszcze jedna rzecz. Trzeba umieć słuchać ludzi. Ja myślę, mam jedną cechę. Nie mam poczucia, że wszystko wiem najlepiej. Wiem, że w wielu dziedzinach i w wielu obszarach inni ludzie wiedzą więcej ode mnie. I trzeba ich słuchać. Tak kiedyś stworzyliśmy w tej szkole VDI, czyli taki pewne oprogramowanie, sposób funkcjonowania informatycznego, gdzie ja nawet nie wiedziałem, co to jest VDI. Nie miałem zielonego pojęcia, że to naprawdę nam się może przydać. W okresie pandemii okazało się, jak bardzo poprawiło to standard, poziom, jakość kształcenia zdalnego. Posłuchałem ludzi, którzy się na tym znają. Podjęliśmy decyzję, która wcale nie była decyzją oczywistą, bo był to wydatek kilku ładnych milionów złotych. Ale okazało się, tak, warto było to zrobić. To jest umiejętność słuchania, korzystania z mądrości innych. Później oczywiście ogłasza się sukces i ja wypinam pierś po ordery, bo to dzięki moim światłym decyzjom mamy taką, a nie inną sytuację. A tak naprawdę to pierwsi po te ordery powinni wypiąć współpracownicy, którzy tą decyzję mi podpowiedzieli. I to wtedy, jeżeli ma się szczęście, ma się fajnych ludzi, jeżeli ma się umiejętność słuchania i umiejętność korzystania z ich wiedzy dla dobra firmy, reszta pójdzie sama. Wystarczy nie przeszkadzać. To zatem miłość do piłki nożnej czy pasja do biznesu? Nie, ja nie mam pasji do biznesu. Szkoła to nie jest taki biznes w dosłownym tego słowa znaczeniu. Szkoła to jest naprawdę zupełnie inna instytucja. Myślę, że my odnieśliśmy sukces, ponieważ w latach 90. oczywiście większość z Państwa, którzy tego słuchają, tych lat nie pamięta.
Natomiast wtedy uczelnie wyższe, państwowe, publiczne, bo tylko takie były, funkcjonowały zupełnie inaczej. Student był w zasadzie na tych uczelniach trochę niepotrzebnym dodatkiem. Pani w dziekanacie na widok studenta, który w dziekanacie się pojawiał, zadawała krótkie i treściwe pytanie czego. Myśmy chcieli budować tą instytucję w zasadzie w opozycji do tego. Od samego początku, jeszcze bez definicji atrybutów marki, stwierdziliśmy, chcemy, ażeby ta uczelnia uczyła inaczej, czyli uczyła praktycznie, pokazywała ludziom to, co się dzieje w gospodarce, a nie opowiadała teorię. A po drugie, chcieliśmy, ażeby ci studenci byli w sposób normalny traktowani, jako klient, a nie jako persona non grata. I myślę, że to się udało i myślę, że to stanowiło podstawę sukcesu, bo nasi słuchacze, studenci to widzieli i doceniali, że jak mieli problem, mogli przyjść do dowolnej osoby. Doceniają do dziś. I myślę, że do dziś to doceniają, dlatego Wydział Opolski w szczególności, ale też i Wydział Wrocławski mają tak wysokie noty w badaniach właśnie owych atrybutów marki, czyli przyjazności i praktyczności. Dokładnie, z uwagi na to też bardzo mocno stawiamy na klienta, na naszego studenta. A więc to nie jest biznes. To nie jest czysty biznes. To jest biznes, który pokazywał pewne nowe drogi w obszarze, w którym do tej pory coś takiego jak biznes nie funkcjonowało. Szanowni Państwo, jak myśmy zaczęli używać języka typu produkt na kierunek kształcenia, wiele osób z uczelni wyższych było oburzonych. No jak można o procesie uczenia mówić produkt? Jak na studenta zaczęliśmy mówić klient, no jak klient? To jest student, nie klient. Bo zakorzenione w tradycji było coś zupełnie innego. Student miał być, przychodzić na zajęcia, słuchać, siedzieć cicho i zdawać egzaminy. A nie tam wyrażać jakieś swoje opinie, poglądy, chęci, zainteresowania. Gdzie? To nie to. Myśmy odmienili troszeczkę tą płaszczyznę. Tak, w tym sensie to jest biznes. Tak, oczywiście to jest biznes, bo my nie mamy źródeł utrzymania poza czesnym studenta. Musimy tak gospodarować środkami, ażeby nie wpaść w pewną pułapkę zadłużenia w sytuacji, w której obiecamy coś i nie będziemy w stanie tego dotrzymać. Należy więc to prowadzić odpowiedzialnie. Wiem, że jednym z wcześniejszych rozmówców był pan obecny prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski. Myślę, że Zaksa Kędzierzyn-Koźle, której przewodniczył, jest identycznie budowana. Tam nie było sytuacji, w której oni tworzyliby budżet wirtualny. Był to budżet zawsze odpowiedzialny. A znamy kluby siatkarskie, które obiecywały ogromne pieniądze, no i obiecywały, i na tym się to kończyło. Tutaj myśmy starali się prowadzić ten biznes właśnie odpowiedzialnie. No nie jest problemem powiedzieć wykładowcy, ja ci będę płacił 1000 zł za godzinę zajęć. Obiecać można wszystko. Tylko później trzeba to złożyć do kupy i to spiąć. Nie da się. I dlatego trzeba to prowadzić odpowiedzialnie, ale jednocześnie, tak jak mówię, to jest zupełnie inny biznes, bo oprócz środków finansowych, oprócz tego, co jest niezbędne do funkcjonowania, potrzebna jest również pewna idea, pewna chęć dostarczenia czegoś dobrego, czegoś lepszego, niż było dostarczane jeszcze rok, pół roku, 2 lata temu. Także no, trudno mi jest powiedzieć, że pasja do biznesu, pasja do sportu. Tak, zawsze byłem kibicem. Oczywiście w pewnym momencie swojego życia również w coś tam grałem. No, nie powiem, że na jakimś wysokim poziomie, ale grałem. Moje życie szkolne ograniczało się do lekcji. Później nie uczyłem się, tylko brałem piłkę i szedłem na boisko.
jakimś cudem skończyłem szkołę. Tak naprawdę to nie było to, że świadectwa są kupione. Nie, nie, nie. Mam skończone szkoły i średnią, i wyższą. Ale rzeczywiście sport był przede wszystkim w telewizji. Do dzień dzisiejszy mówię, że na moim telewizorze odbiera on jedynie kanały sportowe, nie odbiera żadnych innych. Żona jak chce sobie coś innego obejrzeć, to ma telewizor w drugim pokoju i zapraszam ją tam serdecznie, bo mój telewizor nie cierpi czegoś innego oprócz kanałów sportowych, tylko to lubi. Widzę to po nim, po jego wyrazie twarzy, w związku z tym nie chcę mu sprawiać przykrości. Panie kanclerzu, bardzo dziękuję za poświęcony czas, za nasze dzisiejsze spotkanie i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, również dużo szczęścia. Przekazuję to szczęście wszystkim naszym widzom. Dziękuję.